Zadanie. Czy suma wszystkich dodatnich ułamków zwykłych, właściwych o mianowniku 97 jest liczbą całkowitą? Wybierz odpowiedź T, tak, albo N, nie, i uzasadnienie A, B lub C. Przeczytajmy tylko uzasadnienia. Mianownik tych ułamków jest liczbą pierwszą, a suma ich liczników jest liczbą złożoną. B. Suma liczb 1, 2, 3 aż do 97 jest liczbą naturalną. Suma liczb wymienionych od 1 do 96 jest wielokrotnością liczby 97. Na samym początku przypomnijmy, jakie to są ułamki właściwe i niewłaściwe. Otóż ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika, nazywamy właściwym. Ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi, nazywamy niewłaściwym. No i teraz wypiszmy wszystkie takie ułamki, które są zgodne z treścią zadania, czyli pierwszy ułamek właściwy ma w liczniku jedynkę, w mianowniku 97. I w mianownikach mamy wszędzie 97, 97, no ale nie możemy przekroczyć w liczniku liczby 97, więc bierzemy o 1 mniej, czyli 96. No i teraz trzeba sumować te wszystkie liczby od jedynki do 96. No ale wypiszmy może trochę więcej tych liczb, kilka ułamków początkowych, kilka końcowych. No i po krótkim zastanowieniu zauważamy, że możemy pododawać te ułamki w następujące pary. Od początku i od końca. Otóż jedynka i 96 to jest przecież 97. 2 i 95 to też jest 97. 3 i 94 to również jest 97. No i tak dalej. Więc co należy tutaj zrobić? Zauważamy, że mamy 96 liczb, ale przecież mamy 97 z każdej parki. A ile jest tych parek? No przecież dwa razy mniej niż liczba 96. 96 na 2 mamy 48 par po 97 w każdej parze. Więc wymnażamy te dwie liczby, 48 razy 97, no i mianownik przepisujemy, bo w dodawaniu przecież mianownik przepisujemy. No i zauważamy, że tu się skrócą 97 i mamy liczbę 48. Więc czy suma jest liczbą całkowitą? Tak, suma jest liczbą całkowitą. Wyszła nam? No ale jakie uzasadnienie? Jak sobie pomalutku przeczytamy, widzimy, że to jest C, ponieważ suma liczb wymienionych tutaj, które mamy w liczniku, jest wielokrotnością liczby 97. Dlaczego to jest wielokrotność? Bo przecież to jest 97 razy 48. Mamy 48 liczb 97. No i to jest rozwiązanie podanego zadania. Na razie. A teraz zobacz kursy, sprawdziany, testy na matwis24.pl.